Chodzi nie ekonomiczne, ale gospodarcze forum pozostaje w Krynicy Zdroju. W minionym tygodniu z inicjatywy Marszałka Województwa Małopolskiego podpisano w tej sprawie list intencyjny. Sygnatariuszami umowy są marszałek Witold Kozłowski, gmina Krynica Zdrój, uzdrowisko Krynica Żegiestów oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. A jednak forum w Krynicy. Więc dzisiaj to bardzo ważny dzień, ponieważ tym głównym wydarzeniem oprócz posiedzenia wyjazdowego zarządu województwa było podpisanie listu intencyjnego przez 4 sygnatariuszy. Ten list intencyjny został podpisany w związku ze zgłaszanymi ofertami deklarującymi możliwość zorganizowania forum gospodarczego przez różne instytucje i firmy. Dlatego też postaraliśmy się wytworzyć pewną przestrzeń, pewien obszar do działania ewentualnego w tym zakresie. Samorząd Województwa Małopolskiego ma ogromną determinację, aby to wydarzenie wyszło na najlepsze wydarzenie tego typu w naszym kraju i żeby było głośno o nim w Europie. Forum Gospodarcze ma mieć rangę międzynarodowego wydarzenia koncentrującego się wokół tematów gospodarczych. Będzie miejscem spotkań przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki, samorządowców, organizacji pozarządowych oraz mediów. Będziemy starać się, aby były najważniejsze osoby w państwie, ale to też chcę podkreślić, że to już nie jest przede wszystkim rola gospodarza, tylko przede wszystkim rola organizatora, czyli tego, kto będzie operatorem całego zdarzenia. Mamy taką nadzieję, że ten główny temat, ja go na razie jeszcze nie mogę zdradzić, ale to będzie temat, który pozwoli nam na goszczenie wielu prezydentów, premierów. I jak dodaje marszałek Witold Kozłowski, decyzje o organizacji forum gospodarczego poprzedziły długie dyskusje. Krynica Zdrój ma ogromny potencjał, który szkoda by było zmarnować. Negocjacje rzeczywiście były długie, żmudne, natomiast ten efekt, który dzisiaj podpisujemy, mamy podpisanie listu intencyjnego i tak naprawdę chcemy, żeby Krynica, która ma swój ogromny potencjał, mogła gościć u elity świata gospodarczego, kulturalnego. Nasza spółka to przede wszystkim obiekty charakterystyczne dla Krynicy Zdroju i bardzo się cieszę, że ten potencjał przez lata był dostrzegany i jest cały czas dostrzegany przez obecny Zarząd Województwa Małopolskiego, że dalej możemy być bardzo ważnym partnerem w kontynuacji tych tradycji. Forum Gospodarcze w Krynicy będzie się odbywać we wrześniu, podobnie jak organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich Forum Ekonomiczne, które po prawie 30 latach przeniosło się do Karpacza. Na pytanie, czy obydwa wydarzenia nie będą dla siebie konkurencją, marszałek odpowiada. Człowiek to taka istota, że ciągle staje przed wyborami różnego rodzaju, w związku z tym tutaj też trzeba będzie wybierać. Rzuca pan rękawicę Zygmuntowi Berdychowskiemu trochę? Ja nikomu nie rzucam rękawicy, ja nikomu, panie redaktorze, nie rzucam rękawicy. Zgodnie z tekstem, treścią piosenki Wojciecha Młynarskiego róbmy swoje, my będziemy robić swoje. A imprezą towarzyszącą Forum Gospodarczemu będzie sportowe wydarzenie związane z biegami górskimi, Europejski Festiwal Biegowy.